Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Business Intelligence. To jest wykład drugi poświęcony hurtowniom danych. Poprzedni wykład dokładnie skończył się w tym momencie, kiedy uzasadniałem potrzebę funkcjonowania hurtowni danych w architekturze Business Intelligence. No i teraz jest dokładnie ten moment, żebym Państwu na spokojnie przedstawił całe to zagadnienie. Wydaje mi się, że najlepsze podejście, żeby to poprawnie zrobić, całą tą tematykę, jest zrobienie, omówienie tego zagadnienia na przykładzie. Przykładem, który będę państwu pokazywał, to będzie sieć handlowa. Czyli proszę gdzieś tam w tle myśleć, nie wiem, Biedronka jest chyba najlepszym takim przykładem takiej. Prężnej sieci handlowej, klasyczny discount, gdzie mamy, nie wiem czy Państwo macie świadomość, tych indeksów towarowych, tam jest około kilku tysięcy, kilka tysięcy sklepów. No, taka skala. No, jak to funkcjonuje, prawda, to Państwo podejrzewam bez problemu wiecie. Dla mnie ten przykład też ma drugie jakby znaczenie. Pierwsze hurtownie danych w ogóle na świecie, druga połowa, połowa lat 80., to jest Walmart, czyli takie pierwsze wdrożenie takiej profesjonalnej hurtowni danych nazwanej data warehouse faktycznie to były właśnie sieć sklepów sprzedaży Walmart, Więc przykład myślę, że będzie całkowicie zrozumiały. I teraz to podejście, które chcę Państwu zaproponować, to jest taki klasyczny top-down, czyli ja wyjdę od biznesu, wyjdę od strategii firmy, potem się zastanowimy, co potrzebujemy od strony analitycznej, żeby realizować tą strategię, żeby w sposób poprawny zarządzać tym, tym firmą, tą siecią handlową i potem dopiero zejdziemy na poziom projektowania, Hurtowni danych, żeby jakieś tam analizy biznesowe były możliwe. Więc to, to będzie takie, no bym powiedział, klasyczne takie podejście od góry, od biznesu do, do technologii i wsparcia funkcjonowania, funkcjonowania firmy. Dobrze jest wiedzieć, że de facto takie zarządzanie siecią sklepów, to jest poważne przedsięwzięcie, no bo mamy z jednej strony, tu widać po prawej, po prawej w tej kolumnie te sklepy, tą sieć sklepów, zwykle ich jest kilka tysięcy, nawet do kilkunastu tysięcy, chociaż w Polsce to, to zwykle jest poniżej poniżej 10 tysięcy, Żabka chyba niedawno osiągnęła 7, 7 tysięcy, jeśli, jeśli dobrze kojarzę. Oczywiście te sklepy są według jednolitego wystroju, tak w, pewnym, w pewnym takim templencie, standardzie budowane i cały ten dostawy do tych sklepów są od dostawców poprzez centra logistyczne, tak w zależności od kontekstu, o, bym powiedział, tak wygląda ten cały, cały ciąg yy, Logistyczny. I teraz tak, żeby przedstawić jakby strategię firmy, dobrze jest użyć jakiś dobry, dobry język opisu, jakiś dobry framework do czegoś takiego, to, co ja uważam za absolutnie chyba najlepsze, dostępne w takim realnym, praktycznym biznesie, to jest koncepcja opracowana przez profesora Kaplana na Harvardzkiej Szkole Biznesu Strategiczna Karta Wyników. I to, co Państwo widzicie na tym slajdzie, to jest jakby pochodna, czyli mapa strategii, gdzie widzimy, bym powiedział na takim klasycznym jednym slajdzie, o co w tym biznesie chodzi, jakie mamy cele do osiągnięcia, i jakie będziemy realizowali. Czyli tutaj na samej górze mamy to kreowanie wartości ekonomicznej, i tu chciałbym to jakby wyraźnie podkreślić: to nie jest puste zdanie. Tak za tym się kryje klarowna formuła ekonomicznej wartości dodanej, policzalna, ilościowa, to, to jest, czyli to, to jest, bym powiedział, pewien konkret. Tak? Oczywiście nie będę robił tutaj wykładu z ekonomicznej wartości dodanej, ale to jest bezwzględny element zarządzania wartością przedsiębiorstwa. I tutaj jest pokazane, że to generowanie tej wartości ekonomicznej jest poprzez a takie współgranie dwóch strategii, strategii rozwoju, strategii optymalizacji kosztów, a ta strategia rozwoju głównie opiera się na sprzedaży, na utrzymywaniu relacji z klientem. I w przypadku tej sieci sklepów, o której my mówimy, to jest ważne teraz, bym powiedział, ten przekaz do klienta jest taki, niskie ceny, dostępny towar. Wydawałoby się, czyli ten, ten, ten przekaz jest taki tani sklep. To się wydaje dość banalne, natomiast w praktyce, to, co to oznacza niskie ceny? To oznacza, że trzeba odpowiednio zarządzać prawda, całym cyklem zakupowym i kosztami logistycznymi, żeby mieć te faktycznie niskie ceny, a jeszcze jesteśmy na rynku bardzo konkurencyjnym, więc te marże są minimalne. To jest taki klasyczny Red Ocean, trochę tam ta krew się strasznie leje na tym rynku, a dostępność to znowu logistyka. Dostępność. Proszę zwrócić uwagę, jak przychodzimy do sklepu, to my nie zamawiamy tego, co chcemy kupić, tylko przychodzimy i kupujemy. Czyli musi się wydarzyć, no w cudzysłowie, ten cud przewidzenia tego, że przyjdzie klient i coś będzie chciał. Czyli cały, całe to planowanie popytu, demand planning musi być robione w sposób właściwy i przeniesione na cały łańcuch logistyczny. Czyli takie, wydawały się dość banalne stwierdzenia, nagle się okazują, mają olbrzymie konsekwencje praktyczne, operacyjne, czyli ten back office, te procesy, czyli to ta warstwa internal perspectives, musi to wspierać. I to, o czym będziemy mówić dzisiaj, to jak przy użyciu zaawansowanej analizy danych zapewnić odpowiednią wartość dla klienta na odpowiednim poziomie kosztowym, żeby realizować tą strategię. W przypadku tej branży, jak miałbym opisowo przedstawić strategię funkcjonowania, to generalnie ona się opiera na takich trzech pilarach, tak? czyli intensywny wzrost de facto w tej branży jest wyłącznie poprzez nowe lokalizacje, i to jest niezwykle bym powiedział sensytywny element funkcjonowania takich sieci handlowych. To bym powiedział, w takich intensywnych fazach rozwoju, to to może być nawet no, niemalże jeden sklep dziennie, tak? taka intensywność rozwoju. I tu jest szukanie tej przestrzeni, nowych lokalizacji, szukanie nowych rynków, wychodzenie poza granicę de facto bardzo często, żeby podtrzymać tą ekspansję. Te takie wzrosty na 100% się dzięki temu, w zasadzie tylko dzięki temu, można w tym biznesie osiągnąć. Natomiast mamy jeszcze no ten drugi filar, czyli już jak ten sklep powstał, no to mamy tam tą maksymalizację sprzedaży w danym sklepie. Prawda? Czyli ja tutaj, jak napisałem, to, 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 to zwiększenie tego średniego koszyka sprzedażowego zwiększenie, optymalizacja tutaj sprzedaży, maksymalizacja sprzedaży na, na średni koszyk zakupowy i oczywiście trzeci element zawsze. To jest ten poziom, ten pilar trzeci, ostatni tutaj, niezwykle ważny optymalizacja kosztów. To tak, na marginesie, tutaj, w tym momencie jest ten sukces Walmartu, gdzie oni potrafili być na bardzo niskim poziomie cenowym i jednocześnie zachować przyzwoitą rentowność, przyzwoitą marżę, co było zabójcze dla konkurencji. I tu się właśnie pojawił cały ten element pieczołowitej analizy i optymalizacji łańcuchów dostaw. Jest jeszcze czwarte dno w tym biznesie, nie chcę o tym mówić, no ale faktem jest, że siła tych sieci handlowych względem dostawców jest tak olbrzymia, że tu jest jeszcze jakby osobne zagadnienie związane z tą całą rotacją gotówki, także to opóźnianie, bym powiedział, wymuszanie bardzo niskich cen zakupu, prawda? przetrzymywanie płatności i tak dalej, więc tu jest jeszcze taki element takiej inżynierii finansowej. W tle, no ale to jest poza, poza naszymi zajęciami. Nie chcę, bym powiedział, zbyt wiele czasu na to poświęcać. Bardziej mi chodzi o Państwu pokazanie pewnego stylu myślenia. Także wychodzimy od biznesu, wychodzimy od celów, od strategii. Teraz się będziemy zastanawiać, jak implementować tą strategię firmy. I tutaj pozwoliłem sobie przygotować taką tabelkę, gdzie w lewej kolumnie Państwo widzicie te różne obszary biznesowe związane z. Implementacją strategii z operacyjnym zarządzaniem tą firmą. Natomiast w prawej kolumnie widzimy, co ze strony Business Intelligence, różnego rodzaju rozwiązań klasy Business Intelligence można wykorzystać, żeby wspierać ten biznes. Czyli przykładowo, jak mamy ten obszar sprzedaży, no to widzimy, że tutaj Pozycja pierwsza to jest raport sprzedaży. Tak? Absolutna, bym powiedział, no, podstawa, że widzimy sprzedaż w ubiegłym tygodniu w określonych grupach produktowych, tak, w określonych lokalizacjach, i tak dalej, czyli taka monitoring tego, jak wyglądała historycznie sprzedaż dzień do tyłu, tydzień, prawda, miesiąc, rok do roku, porównania różnego rodzaju. Tu też się pojawia całe te aspekty związane z analizą rentowności, rankingami produktów, wyłapywania tych, identyfikacji tych produktów wysokomarżowych i także identyfikacja tych takich problematycznych rzeczy, które gdzieś tam zalegają na półkach taki. I nagle się okazuje, że, 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 że koszty utrzymania tego są, są kłopotliwe. Wyłapywanie tych momentów, że coś się może zacząć już przeterminowywać, tak, i też no, trzeba tym w jakiś sposób zarządzać. Więc tu mamy całe to takie raportowanie biznesowe w obszarze logistyki, całe zarządzanie rotacją towarów na magazynie, tak? czyli ten klasyczny taki turnover, całe to zarządzanie magazynami, tak, też zresztą magazyny. W ruchu, tak, ciężarówki, tiry, więc cała, cały tutaj konglomerat zagadnień finanse i controlling, analiza marży, analiza zyskowności, analiza kosztów. No, bym powiedział multum, tak? Może jeszcze tylko dotknę tej, tej ekspansji, bo jest niezwykle ważna. Czyli na przykład analiza. Która ocenia jakość nowej lokalizacji. Tak? Niezwykle niezwykle sensytywne zagadnienie. Tak? Czyli wiemy, że to jest ważne, że te nowe lokalizacje to jest właśnie ten motor napędowy tego biznesu. Mamy dane o tym, jak sklepy funkcjonują już w, w istniejących lokalizacjach. To na tej podstawie można budować modele, które będą prognozowały, jak potencjalnie sklep będzie funkcjonował w jakiejś nowej lokalizacji, biorąc pod uwagę różnego rodzaju parametry, jak ile tam mieszka osób w okolicy, czy tam jest jakaś szkoła, zakład pracy, czy są jakieś sklepy konkurencji, czy to jest ruchliwe miejsce, no, tych parametrów są dziesiątki. Ja kiedyś widziałem taki raport lokalizacyjny, no to to była cała książka, tak bym powiedział, szczegółowo opisująca a, no, bym powiedział parametry tego oczyczenia i taką estymację tego, czy, czy, czy stawiać sklep w danym, w danym miejscu. Więc tak to wygląda. Czyli Państwo widzicie, że te analizy biznesowe są pochodną potrzeb. To tak powinno być robione, tak się robi poprawnie analizę wymagań. Odwrotnością tego podejścia jest tak zwane podejście bottom-up, od dołu do góry, gdzie tam no, w cudzysłowie jakiś genialny pracownik działu IT, tak, nagle tam biznesowi zaczyna objawiać, co oni powinni chcieć, co powinni, jaki bym powiedział nowy wynalazek powinni zacząć używać. Co się zwykle kończy, kończy tragicznie. Bym powiedział, jak jest inteligentny szef IT, to nawet jak ma tego typu pomysły, to o, bym powiedział, trzeba umieć coś takiego, bym powiedział, w sposób sensowny zaproponować, tak? ale, ale, ale te, 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 ta, ta inicjatywa jakby od dołu techniczna to jest zwykle, zwykle zgubna zgubna strategia. Ale to, bym powiedział, temat na, na osobną zupełnie dyskusję. Ja z tej całej listy, tutaj państwo widzicie, tu jest kilkadziesiąt tych propozycji tego, co można by w tej firmie zrobić, Wybrałem dwa, relatywnie proste, żeby Państwu zilustrować teraz, jak zaprojektować całą architekturę systemu, żeby to spełnić. Czyli wybrałem to, co Państwo tutaj widzicie na samej górze, ten raport sprzedaży, to jest jedna rzecz, no taka, może najbanalniejsza na tej liście, ale ważna. I coś ambitniejszego, to jak spojrzymy tutaj na tą część związaną z Merchandisingiem, czyli tą taką dziedziną związaną z optymalizacją wykorzystania przestrzeni sklepu i odpowiednim ustawieniem towarów w sklepie, czyli która ma na celu, jakby zachętę klienta do zakupów, albo że czegoś nie zgubił, tak, w tej swojej percepcji bycia w sklepie, no to tu Państwu pokażę taką klasyczną analizę market basket analysis, czy analizę koszyka zakupowego. To to, co będziemy projektować teraz, no w taki, robimy teraz sposób akademicki, to będzie taki projekt, który umożliwi robienie tego raportu i tego typu analizy. Dobrze, oczywiście nikt normalnie by tak do tego nie podszedł, no ale ze względu na że jesteśmy tutaj, na zajęciach, chcę Państwa tego nauczyć, no to zawężę tego do tych, dwóch, do tych dwóch zagadnień. Czyli cel mamy taki, zaczniemy od tego, żeby zbudować system, który będzie umożliwiał wygenerowanie tego typu raportu. Tak, mamy tutaj jakiś raport za styczeń dla trzech sklepów, dla czterech grup produktowych. No, absolutnie banalna, standardowa, standardowa sprawa. I teraz tak. Czyli my wychodzimy od tego, biznes potrzebuje taki raport. To teraz jak my chcemy się zastanowić nad tym, jak zaprojektować hurtownie danych, żeby taki raport był możliwy do wykonania, to warto się zastanowić, dan jakie dane są potrzebne do tego, jakie źródła danych są potrzebne do tego, żeby taki raport wygenerować no to tutaj mamy taką sytuację absolutnie klarowną i też uważam, to jest dobry przykład, bo on jest bardzo zrozumiałe, no że ta rejestracja sprzedaży w przypadku sieci handlowej, no to jest dokładnie kasa, tak, czyli mamy kasę, Produkty są wykładane z koszyka prawda, przez, przez klienta, skanowane, no i jest generowany ten paragon fiskalny, który Państwo tutaj widzicie. I tutaj mamy multum bardzo ciekawych informacji, które są rejestrowane na bieżąco w procesie sprzedaży. Tak? Widzimy, jakie produkty zostały kupione, w jakiej ilości, w jakich cenach. Wiemy, w jakim sklepie to się odbyło. Niezwykle ważne. Wiemy o tym, w jakiego dnia się odbyła te, 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 transakcje sprzedażowe. O jakiej godzinie. To też do tego jeszcze wrócimy w przyszłości. I może jeszcze, co tutaj jest istotnego. To jest zaznaczone na czerwono w tym takim prostokącie. Mamy tu taki numer. To jest de facto numer koszyka. To będzie ważne w kontekście tej analizy koszykowej, że my będziemy mogli zidentyfikować, że te 1, 2, 3, 4, 5 te 6 produktów w tym było w jednym koszyku. No to tu mamy dzięki temu numerowi, bym powiedział, powiązane te, 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 te produkty, to, to, to wydarzenie tak, w, ramach, w ramach jednego koszyka. No to to jest chyba, chyba jasne. Oczywiście w, daję tutaj jako przykład to jedno źródło danych, ich jest w praktyce zdecydowanie więcej, ale tu mamy takie bardzo jakby klarowne i, i oczywiste. I teraz, jak wygląda cała architektura? O, czyli mamy tak jakby trzy warstwy, tak jak Państwo widzicie, mamy tą warstwę po prawej stronie tych systemów źródłowych, w naszym przypadku tutaj to będzie te, te, te kasy fiskalne, na których się rejestruje te koszyki zakupowe, i gdzieś tam w tle są generowane te tysiące, setki, miliony paragonów tak w takiej sieci handlowej tam godzina po godzinie, dzień, dzień po dniu. I teraz tak. Po, po lewej stronie widzimy tą warstwę już użytkownika czyli to będzie ten jakiś analityk, czy na koniec dnia dyrektor sprzedaży, zarząd tej, tej sieci handlowej, który czyta ten raport, tak? czyli do, tam patrzy na tą analizę. Aha, była prośba o informacje o tym, jak wyglądała sprzedaż w tych trzech sklepach po tych czterech produktach, po tych czterech grupach produktowych tam w styczniu. I mamy tą warstwę pośrednią, hurtownię danych, i to jest jakby klucz na dzisiejsze zajęcia, która, w której te informacje, o tych, te dane związane ze sprzedażą są rejestrowane i przekazywane do tego systemu, który generuje jakiś. Jakiś, jakiś raport. Na temat systemów do raportowania to ja Państwu zrobię zupełnie osobną, jakby dygresję. Na razie się na tym nie koncentrujmy. Czyli tak wygląda architektura. I to proszę koniecznie zapamiętać: mamy te trzy warstwy. I mam nadzieję, że Państwo pamiętacie, bo dokładnie na tym skończyłem poprzedni wykład. Po co jest ta warstwa pośrednia, po co jest ta hurtownia danych? Więc nie będę powtarzał tego, co, co już mówiłem. Natomiast przypominam, że to jest niezwykle istotne, tak? to rozumienie, dlaczego potrzebujemy tą warstwę pośredniczącą w tym, w tym całym zestawieniu. I mam nadzieję, że też Państwo pamiętacie, dlaczego, bym powiedział, na poziomie raportowania, my w tym kontekście zwykle nie widzimy danych, na bieżąco, w czasie rzeczywistym, tylko to jest z opóźnieniem zwykle dzień po, tak. W przypadku sieci handlowych to to jest jakby standard, tak, czyli tam musi nastąpić ten proces, ten nocny proces załadowania tych danych do do hurtowcy. Więc tego nie powtarzam, natomiast yy, 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 wspomnę krótko o definicji hurtowni danych, no bo to jest istotne, żebyśmy zdefiniowali to pojęcie, zanim zaczniemy projektować hurtownie danych. Czyli według Kaimona, to jest no definicja z 1993 roku hurtownia danych jest uporządkowanym tematycznie, zintegrowanym, zawierającym wymiar czasowy, nieulotnym i aktualizowanym zbiorem danych wspomagających podejmowanie decyzji. Tak wygląda ta definicja. Tu Państwo widzicie taką kanoniczną książkę mona, gdzie ta definicja się po. Pojawiła. Proszę absolutnie nie dotykać się tej książki, bo ja szczerze, kiedyś to próbowałem czytać to szkoda zdrowia. Pokazuję to tylko dlatego, że no faktycznie, jakby no historycznie to jest definicja imona i by powiedział też taki, w kontekście takiej poprawności akademickiej no chcę, żebyście Państwo wiedzieli, kto to pierwszy zdefiniował. Ta definicja nie wymaga specjalnego komentarza. Może poza tym ta nieulotność i aktualizowalność jest jakby istotna. Dobrze, żeby to rozumieć, że w systemach hurtowni danych nie ma operacji aktualizacji. Czyli jak się zobaczy, że jest jakiś błąd w hurtowni, ten raport nagle, no nie wiem, jest tam jakiś błąd, nie wiem, cena jest nie taka, to nie ma aktualizacji. W hurtowni danych możemy tylko dane zaczytać do hurtowni albo z niej odczytać. Hurtownia danych powinna odzwierciedlać rzeczywistość. Rzeczywistością dla hurtowni danych są systemy te źródłowe, zwykle systemy transakcyjne. Czyli jeśli jest taka sytuacja, że jest jakiś błąd zidentyfikowany na poziomie hurtowni, to jedyne, co jest godne z poprawnością możliwe, to jest aktualizacja tego błędu na poziomie systemów źródłowych i ponowne zaczytanie danych do, do hurtowni. No, to ta nieulotność, właśnie to, 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 to bym powiedział, tak, taką takąś interpretację się temu nadaje. Co nie ukrywam, jest bardzo kłopotliwe, prawda? Jak się zauważy taki błąd, że no to samo, nie wiem, poprawienie w systemie transakcyjnym, zaakodowanie od nowa, no to to już się robi tam kilka dni, co najmniej jakiejś pracy. Więc nie ukrywam, jest zwykle straszna ochota, żeby coś poprawić w hurtowni, więc czasami taką protezą, takim obejściem jest, że tam jak to wyskoczy do tego systemu raportowania, na koniec dnia wszystkie te systemy do raportowania biznesowego mają zrzut do Excela, tak. I jak to już trafi do Excela, no to już Państwo wiedzieć tam można sobie wszystko jakby w Excelu zrobić, żeby tam, nie wiem, mieć coś do, do pokazania, tak. A... A formalne poprawienie, bym powiedział, ma jakiś tam swój, swój proces. Ale to jest niezwykle ważne. Podkreślam, że była zgodność danych w hurtowni z rzeczywistością. Tak? no to, to bym powiedział, jakby to się zaczęło, jakby były jakieś aktualizacja na hurtowni, to nagle się robi jakiś kompletny, no tak, w cudzysłowie taki bełkot, tak, jeśli chodzi o, o, spójność, o spójność danych. Zanim Państwu pokażę jeszcze już samo projektowanie, to dobrze, żebyście Państwo cały czas dobrze rozróżniali ten poziom systemów źródłowych, które zwykle są, te systemy źródłowe mogą, mieć, mogą być różnego rodzaju, to mogą być nawet pliki płaskie, ale zwykle to są systemy transakcyjne, tak zwane systemy OLTP, Online Transaction Processing. Wszystkie systemy RP to jest de facto ta klasa systemów, gdzie one są optymalizowane na operacje, aktualizacje, wykonanie dziennych transakcji. To jest ten codzienny biznes, tak? Natomiast jak my schodzimy na poziom hurtowni danych, potem tych systemów do raportowania, systemów do, do, do robienia jakichś analiz, bardziej złożonych, to mówimy o tym online analytical processing, tak? Czyli to jest głównie właśnie analiza, analiza danych. I, I tutaj nie będę tego slajdu omawiał w szczegółach. Tam mamy takie te, te, te podstawowe roz, odróżnienie pomiędzy systemami klasy OLTP i OLAP. Ale zwracam Państwu na to szczególną uwagę, żeby tego nie mylić. Czyli bym powiedział te takie podstawy związane z systemami klasy RP zakładam, że państwo, że państwo macie. być może warto spojrzeć na tą tabelkę, ona dobrze jakby pokazuje różnice pomiędzy tymi dwoma systemami tak na poziomie systemu klasy o LTP, te, 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 te podstawowe funkcje są te codzienne operacje, te fakturowania, wystawianie zamówień, przyjęcie na magazyn, wygenerowanie listy, no lista płac. To może nie jest codziennym zagadnieniem, tak? ale to jest ten taki codzienny, bym powiedział, biznes versus w systemach klasy OLAP. Jesteśmy na tym poziomie takim analitycznym, takiego spojrzenia szerszego, tak? jak funkcjonuje nasz biznes, czy, czy jest jakaś poprawa, w którą stronę idziemy. Dane w systemach klasy LTP to jest ten najniższy poziom, prawda? Takich codziennych, bym powiedział, tych, 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 no jesteśmy na poziomie tych takich bazowych, elementarnych dokumentów. W systemach klasy OLA, w hurtowni danych, to może być też ten poziom, ale bardzo często robi się agregację, tak? czyli jako, jakoś agregujemy te dokumenty. Chociaż nie ukrywam, że w praktyce zwykle, no, bym powiedział, to przepisanie, to przekopiowanie, ten. Upload ten poprzez ETL jest taki, że to jednak jest na tym najniższym poziomie i tam potem się agreguje, tak? no bo potem jak chce się robi się jakieś dociekania, to, to zwykle jest łatwiej w hurtowni tam dociec potem do pojedynczych dokumentów, jak tam nie wiem, przełączać się na system transakcyjny. Co jest ważne, systemy klasy OLTP są optymalizowane na wykonywanie aktualizacji, tak? Proszę zwrócić uwagę tam nie wiem przyjęcie na magazyn, przelew z konta na konto, to jest jakieś dodawanie, odejmowanie, prawda? Natomiast systemy klasy OLAP to jest zwykle czytanie danych, żeby zrobić jakąś analizę. Tak, pomijając tylko ten pierwszy moment, że trzeba te dane no, załadować, prawda? I w końcu liczba użytkowników, to też jest ważne. Jakbym państwu dał, nie wiem, przykład systemu transakcyjnego, nie wiem, PKBP, może będzie dobrym przykładem, to proszę zwrócić uwagę, do, że do systemu transakcyjnego mają dostęp bezpośrednio nie tylko pracownicy banku, ale poprzez usługi online też użytkownicy, czyli tych użytkowników systemu transakcyjnego w przypadku banku PKBP to są no, miliony. Tak. Natomiast na poziomie analitycznym, czujecie Państwo, no to to jest, no w skali takiego banku podejrzewam to może być kilkaset osób. I czy tu jest, to jest kilka rzędów wielkości różnicy, tak? ten poziom użytkowników analitycznych, którzy mają zresztą dostęp do takiej bardzo sensytywnej informacji, tak? tylko dostępnych wewnątrz, bym powiedział, z odpowiednią klauzulą, więc te prawa dostępu są tutaj niezwykle istotne, versus ci. Ci użytkownicy, tacy nazwijmy to na poziomie obsługi, czy, czy po prostu wprost klienci banku, którzy tam na swoich kontach wykonują jakieś transakcje, więc to, to bym powiedział, pochodną tego jest zupełnie inny styl projektowania tych systemów, chociaż zarówno systemy klasy OLTP, jak i systemy klasy OLAP w zdecydowanej większości przypadków w biznesie, są budowane w modelu relacyjnym. To są relacyjne bazy danych, to proszę o tym koniecznie pamiętać. Natomiast faktem jest, że są zupełnie inaczej projektowane. No i my się skoncentrujemy na tym, jak zaprojektować de facto taką relacyjną bazę danych dla, dla te, tego przykładu, o którym mówiłem. Czyli będzie taka dygresja na temat modelowania. Zaczniemy od modelowania logicznego hurtowni danych. I powiem tak, nie chcę Państwu robić specjalnej teorii na ten temat, posłużę się przykładem, bo tu będziemy musieli też zaprojektować tą hurtownię danych, gdzie będziemy mieli wyróżnione takie dwa podstawowe jakby pojęcia. Tablicę faktów, która będzie reprezentowała pewne metryki, pewne wskaźniki, które chcemy w ramach raportów pokazywać i chcemy też pokazywać kontekst tej analizy, czyli wymiary, dimensions. Więc tu Państwo na tym slajdzie no, macie to tak formalnie napisane, natomiast myślę, że najlepiej po prostu, jak wrócimy do tego przykładu i na tym przykładzie zrobimy projekt hurtowni danych. No taki bym powiedział, projekt lab na, na ten jeden raport i gdzieś tam w tle pamiętamy o tej analizie koszyka zakupowego. No to teraz tak, jak patrzymy na ten raport, no to trzeba zidentyfikować właśnie te metryki, te wskaźniki, a, które tu się pojawiają i kontekst analizy. No tutaj jest relatywnie prosta sytuacja, no bo tu mamy to sales amount, tak? czyli ten wolumen sprzedaży, tak jak Państwo widzicie, tam jeszcze jest na dole total, ale to już jest taki wskaźnik pochodny, tak, to jest po prostu sumowanie, czyli de facto mamy jeden wskaźnik i jest bardzo ważne, Umiejętność zidentyfikowania, jakie tutaj są wymiary. Tu są de facto trzy wymiary analizy. Jeden klasyczny, w ogóle jakby absolutnie bazowy, to jest ta data, czyli okres. Czyli tu mamy za styczeń 2007. Drugi wymiar analizy to jest sklep. Tutaj mamy wybrane trzy sklepy. Tak? Czyli tam poszło jakieś, jest taki filtr nałożony, nie wszystkie sklepy, tylko te trzy: Alfa 10, 11 i 12. i Kolejnym wymiarem jest produkt. Tutaj jesteśmy na poziomie niekonkretnego produktu, tylko pewnej agregacji, czyli grup produktowych. Czy tu pojawia się takie pojęcie, które jeszcze zdefiniuje hierarchia. Tak, że mamy taka hierarchia grupa produktowa, kategoria produkt. No to tu jesteśmy na poziomie tych, tych kategorii. Tu mamy jakieś soki i tak dalej. Cztery, cztery wybrane grupy produktowe. No to to jest i, i, i tak się robi. Czyli biznes mówi: chcemy taki raport, a teraz analityk, który tam będzie współpracował z, już z informatykami, musi to, bym powiedział, zrozumieć jakie tu są byty, żeby zaprojektować hurtownie. No to teraz przejdziemy przez te trzy wymiary. I przez tą tablicę faktów, która będzie reprezentowała ten, ten wskaźnik biznesowy, no to pierwszy wymiar, jaki Państwo widzicie, to jest produkt. Jak to jest reprezentowane? Tak. Czyli tak, produkt jest de facto definiowany poprzez taki zbiór atrybutów, który określa. Bym powiedział charakterystykę, bym chciał każdego, każdego produktu, który w tej bazie będzie zapisany. Oczywiście to jest taka wersja uproszczona. to Państwo widzicie teraz po lewej stronie ten spis. Czyli mamy tutaj mm, y, y, określone tak, definiujemy produkt i mamy takie atrybuty, ID produkt, product name, SKU number, brand itd., no, czyli mamy tutaj taką listę, listę atrybutów określających każdy produkt w tym, w tym sklepie. I to, co jest istotne, no to, to jest też jakaś wiedza biznesowa. Nie ukrywam, takie bym powiedział, dobre wyspecyfikowanie, jakimi, jakie dane potrzebujemy, żeby tam potem różnego rodzaju no, nie wiem, analizy robić. No, to jest ważny, ważny moment. Natomiast istotne jest też, że w ramach definiowania takiego, Takiego produktu, definiujemy też jeden z atrybutów jako identyfikator. Czyli coś, taki byt, poprzez który będziemy jednoznacznie identyfikować każdy produkt. Czyli każdy produkt dostaje taki swój unikalny numer. I to jest oznaczone tutaj poprzez to PK w nawiasie, co to jest po angielsku Primary Key, czyli klucz główny. Czyli każdy, każdy rekord, każdy obiekt w, tym, w tej bazie danych, który będzie reprezentował produkt, będzie jednoznacznie identyfikowany poprzez taki właśnie identyfikator, który się nazywa ID ID Projekt. To jest niezwykle ważne. Czyli teraz jak Państwo tu widzicie po prawej stronie, taki no, Proszę wybaczyć, to jest tylko taki fragment, jakby tej tablicy, bo tutaj przechodzimy już na poziom projektowania, pokazania tego, jakby taka tablica wyglądała, więc to się formalnie nazywa Relational Table, czyli tablica relacyjna. Państwo widzicie tutaj te kolumny, tutaj w tej tablicy, to są właśnie nazwy tych atrybutów. Tu są, no, wziąłem tylko pierwsze trzy, prawda? Ich jest więcej, ale to chodzi o przykład. Czyli mamy to ID produkt, i Państwo już pamiętacie, że to jest ten klucz, ten jednoznaczny identyfikator. Mamy product name, czyli po prostu teksty mówiące o tym, jak się nazywa dany produkt. No i tu są jakieś kolejne informacje, tak na marginesie, SKU number, niezwykle istotne niezwykle istotne pojęcie. i Może zostawimy sobie dyskusję, dlaczego SKU Number nie jest identyfikatorem produktu, bo to jakbyśmy byli na sali wykładowej i mieli dość czasu, to, to bym Państwu na spokojnie to wytłumaczył. Natomiast nie ma, nie ma potrzeby, żebyśmy w takie rzeczy, bym chciał w takie niuanse techniczne wchodzili. I Państwo tu widzicie, mamy wpisane 9 produktów, tak? czyli tutaj idą kolejno numery. Tak na marginesie zwykle to jest właśnie tak implementowane, że to są kolejne liczby naturalne, tak, automatycznie przydzielane. Czyli w momencie, kiedy jest wpisywany nowy produkt do tablicy, to to jest przydzielany mu kolejny, właśnie taki, taki numer, jest taki licznik, którym tam nadaje kolejne, kolejne numer. I to jest niezwykle istotne, wtedy jest taki zachowana spójność w całym systemie. Tak? I, czyli, pomimo tego, że on ma jakiś tam oficjalny swój, w cudzysłowie PESEL, to dobrze jest taką, bym powiedział, takie podejście stosować. I teraz tak, jeśli mamy tych, powiedzmy, nie wiem, 5000 produktów w tej, w tej sieci sprzedażowej, to będzie 5000 wiersz. Jakby miał to przełożyć już na taki język techniczny, no to tutaj mamy, de facto, jakby w dwóch językach mogę to opisać, bo formalnie teoria relacyjnych baz danych to jest kod, uwaga, 1970 rok, to w tym języku to jest Relational Table, to jest Biura de facto, i każdy wiersz w tej tablicy to jest entia, tak? To tak, 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 tak było definiowane, entity. Natomiast jakbyście Państwo rozmawiali z informatykiem, to on by powiedział, że to jest tablica i tu są rekordy, tak? Każdy wiersz jest rekordem. Natomiast jak Państwo weźmiecie jakiś podręcznik z baz danych, to będzie to nazwane tak, tablicą relacyjną. Kolumnami i wierszami w tej tablicy, tak? więc ta to, to, to nomenklatura, bym powiedział, czasami się, bym chciał, bardzo, bardzo różni. Ja może będę używał tej, tej terminologii tablica, kolumna i wiersz, tak? to bym powiedział, jest, jest zwykle w literaturze przyjęte, tak? bo ten, ten język koda jest taki bardzo, bym powiedział, matematyczny. Jak tam zacznę mówić o zbiorach Chensi, to podejrzewam, że Państwo możecie nie do końca czuć, o czym jest mowa. A jak będę mówił o rekordach, to też nie jest dobry język, bo rekord jest już de facto taką fizyczną reprezentacją. A my tu cały czas jesteśmy na poziomie projektowania logicznego. No i teraz tak, oczywiście jakbyśmy chcieli faktycznie coś takiego stworzyć w systemie w relacyjnym systemie zarządzania bazą danych, to tu myślibyśmy mieć odpowiedni język zdefiniowania tych pojęć, o których teraz mówiłem. Potem język, przy pomocy którego wpiszemy te dane, i język, przy pomocy którego potem będziemy mogli taką tabelę, na przykład odczytywać dane z takiej tabeli. No to podejrzewam, że to już większość z Państwa wie, o czym mówię. To jest język SQL, połowa lat 70., -tych, to trudno uwierzyć po prostu język stworzony już kilkadziesiąt lat temu. Do dzisiaj dnia. W świetnej formie, w wielkim użyciu. Na temat SQL, zrobię Państwu jakby osobne już taką, takie, takie zajęcia techniczne i dużo rekomendacji, więc nie będę tutaj poświęcał czasu tutaj na tej prezentacji, ale faktem jest, że w języku SQL to żeby taką tablicę stworzyć, użylibyśmy komendy Create Table, tak, żeby wpisać dane do tablicy, użylibyśmy komendy insert, a potem jakbyśmy chcieli odczytywać dane z tej tablicy, użylibyśmy słynnej komendy select. Tak? No to co dokładnie jest ten... ten... Ten moment. Tak na marginesie, żeby stworzyć tablicę relacyjną, no to bym chciał, ta składnia byłaby no, zbliżona do tego, co Państwo tu widzicie na dole, to było to Create Table, gdzie się dokładnie określa nazwę tablicy, specyfikuje wszystkie atrybuty. Specyfikacja atrybutu to jest podanie nazwy i typu. Tak? Ja tu w ogóle nie mówiłem o typach zmiennych, to jest bardzo wyrafinowane zagadnienie. I nie ukrywam wymagające dużej wiedzy, żeby dobrze dobrać typy, wiedzieć też oczywiście zdefiniowanie, co jest kluczem, kiedy są wartości dopuszczalne, jakieś wartości nul i tak dalej. Podejrzewam, że w większości z Państwa, którzy wejdziecie na tą ścieżkę takiego szeroko rozumianego data science, zwykle. To, to jest dość szczególny moment, żeby w ogóle robić ten create. Tak? Create database, create table. To jest takie bardzo specyficzne wydarzenie i nieczęsto się zdarza i wymaga do, bardzo dużej wiedzy i doświadczenia, bardzo technicznego. Natomiast potem wszystkie te następne operacje, czyli wprowadzanie danych, czy nawet jakieś tam dodanie jakiegoś atrybutu, kasowanie czy odpytywanie, tak, czyli SQL już jako data manipulation language. Tak, to tak, to, to bym powiedział to spokojnie i to są. To są zupełnie standardowe rzeczy. OK, mamy pierwszy wymiar, pierwszą tablicę. Następny wymiar to jest wymiar sklep. No i dokładnie ta sama zasada. Państwo tu widzicie propozycję tych atrybutów, przy pomocy których opisujemy ten sklep. No i dokładnie tak samo. Zaczynamy. Oczywiście musimy mieć nazwę tej tablicy sklep Store. Potem mamy ID Store w nawiasie PK, no bo Primary Key. Mamy nazwę, numer, adres, miasto, kto tam jest menadżerem. Więc, tak jak Państwo widzicie, i znowu po prawej stronie jest przykładowy fragment tablicy, i tutaj udało mi się zmieścić na tym slajdzie wszystkie atrybuty czyli mamy tyle kolumn, ile jest atrybutów i cztery wiersze tak? cztery przykładowe sklepy czyli mamy tą alfę pierwszą, drugą, trzecią i czwartą no i tutaj już jest pełne wszystkie, wszystkie dane. No i oczywiście, jeśli tam nie wiem, w tej sieci jest nie wiem. 7000 sklepów, tak, no to będzie 7000 wierszy w tej tablicy. Każdy, każdy musi być, każdy musi być wpisany. Więc tak to wygląda na, tablicy, na, na poziomie wymiaru sklep i w końcu ostatni wymiar to jest wymiar data i proszę zwrócić uwagę, to jest dokładnie tak samo reprezentowane, czyli mamy tak, powiedziane, że potrzebujemy taką tablicę, która będzie reprezentowała wymiar data. Się nazywa Date, no i potem mamy ID-Date jako klucz główny, sama data, pełna nazwa, tak, nawet tam, nie wiem, 13 marca 2020 któregoś roku, tak, nawet taki tekst może być wpisany, ale potem to jest ukonkretnione, jaki to jest dzień tygodnia, dzień miesiąca i tak dalej, proszę zwrócić uwagę, tutaj akurat przy tej reprezentacji nie mamy godziny, tak? więc proszę pamiętać, bo potem jak będziemy robić te analizy koszyka zakupowego, no akurat tak projektujemy tą hurtownię danych, że pory dnia przy takiej implementacji nie będziemy mieli. Akurat data jest dość specyficznym wymiarem i pokażę państwu, jak ona w praktyce może wyglądać. To jest taki z praktyki wzięty przykład, to państwo widzicie. Jak wygląda wymiar data, jak to bym powiedział dość niebywale wygląda, jaka jest złożoność. W ogóle, jak ktoś tak trochę zna się na technologii baz danych, to już czuje, że tu jest jakaś straszna redundancja i w ogóle tak to, to już niepoważnie wygląda. Tak, to niepoważnie wygląda z punktu widzenia systemu klasy OLTP, jakbyśmy chcieli to aktualizować, to jest taka nadmiarowość w ogóle tam. Powiedział, zapychanie dysku powtarzanymi danymi, ale z drugiej strony, jeśli my myślimy o optymalizacji w kontekście szybkości reakcji na zapytanie, odczytania danych, no to tak. I proszę zwrócić uwagę, jaka szczegółowość. Tu jest podział rok kalendarzowy, rok fiskalny, wyłapanie wszystkich świąt i tak dalej, kiedy sklepy są zamknięte. No, tak, a Państwo widzicie to. W praktyce to, to naprawdę ta, ta lista tych atrybutów, zarówno dla sklepu, produktu, to może być kilkadziesiąt, kilkadziesiąt atrybutów, spokojnie. No to mamy te trzy, trzy tablice i teraz taki super ważny moment, no bo bym powiedział, gdzieś musimy jeszcze mieć ten wskaźnik. Ten wskaźnik u nas to jest de facto reprezentacja tego, co się odbyło przy kasie fiskalnej. To ja może, znaczy, tu tak trzeba się trochę zatrzymać. Tak, jeśli Państwo mi się nie przerazili, bo to jest jakby ważny moment i taki, no powiedzmy, lekko trudny. No bo to jest tak, czyli my każdą transakcję będziemy reprezentować w tej tablicy faktów. Teraz uwaga, co jest transakcją? Transakcją nie jest ten paragon, tylko transakcją jest pojedynczy skan sprzedaży produktów. Czyli na tym paragonie, na którym Państwo widzicie po prawej stronie, jest sześć transakcji. Tam sprzedajemy ten Kapie, tego Adidasa, tego HIPa, tego swr cokolwiek to jest, to Panty i tego Klinik, tak? jakieś chusteczki Klinik. To każde to zdarzenie jest transakcją, czyli trafi do tej tablicy. Czyli ten, to, to jest niezwykle istotne. I teraz jak my reprezentujemy każdą transakcję? Tak? No oczywiście mamy to ID transactions, tak? czyli do każdej transakcji przyporządkujemy automatycznie ID, ten identyfikator, klucz główny, i teraz uwaga. Mówimy, że ta transakcja odbywa się w jakimś konkretnym sklepie. To my tutaj wpisujemy identyfikator tego sklepu. Czyli proszę zwrócić uwagę, to ID Date to jest identyfikator wzięty z tablicy Date, z tablicy Data. I tam to było kluczem głównym. Natomiast tutaj to jest w nawiasie napisane FK, bo teraz w tym momencie. To jest tak zwany klucz obcy w tej tablicy, w tym znaczeniu, że został wzięty z innej tablicy, żeby dać referencję do tej innej tablicy Mówiąc o tym, chcesz zobaczyć jaka to była faktycznie data, no to przejdź sobie do tej tablicy data i poprzez ten identyfikator, poprzez ten klucz odczytasz tą datę. Tak samo jest z produktem. Jest tu ID produkt, czyli wzięte ID tego produktu, powiedzmy tego Soku Kapi z tej tablicy produkt, i tam są wszystkie informacje o tym, jak to jest opakowane, jak to się nazywa i tak dalej. Tutaj ten klucz jest kluczem obcym, jest jakby zaproszony do tego, żeby dać tą referencję. I tak samo dla sklepu. Czyli proszę zwrócić uwagę, id date, id product, id store są wzięte te identyfikatory, te klucze z tych trzech wymiarów jako klucze obce. I teraz, co my dalej jeszcze dorzucamy do tej tablicy? Wrzucamy transaction number. Proszę mi wybaczyć, nie jest to szczęśliwa nazwa, bo to jest tak naprawdę transaction number, to jest numer koszyka zakupowego. To jest to na czerwono zaznaczone tutaj na tym paragonie. No to to jest ta, 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 ten, ten ważny moment, żeby powiedzieć, żebyśmy mogli te trzy, tę sprzedaż tych, 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 tych produktów złapać w jeden koszyk. No i co tam jeszcze wyłapujemy? Sales quantity, czyli ile sztuk, i sales amount. I tutaj to nie jest szczęśliwie dobrana ta nazwa, ale to jest cena de facto. Tak? To jest jednostkowa cena cena produktu. Więc przepraszam, to sales amount jakby nie, bym powiedział, nie, nie, ma dobrej, nie ma dobrej semantyki w tym przykładzie. Zróbmy przykład. To jest taki moment, że ja podchodzę do tablicy. Proszę im wybaczyć, może to nie jest najpiękniej narysowane. Ale załóżmy tak, że, rob, że tak, mamy klienta w sklepie Alfa 2 i to ID tego sklepu jest równe 2. Wszystko się dzieje 21 marca 2020. A tak na marginesie, to jest dokładnie ten moment, kiedy ja pierwszy raz musiałem robić ten wykład w covid tak? Wtedy <grym> I przygotowałem już, nie, nie robiłem fizycznie tego wykładu, tylko właśnie to był. 21 chyba marzec, dokładnie wtedy 2.20. I ID, id do tej daty jest powiedzmy 474, tak, tam system automatycznie przydzielił. I powiedzmy, że mamy taką sytuację, że na ladzie klient kupił ten jogurt, ten puder i znowu jogurt. Ten... I proszę zwrócić uwagę, że to, są, to jest ten sam jogurt, tylko dwie sztuki, ale tak rozłożone. I tak na marginesie ten numer koszyka, ten transaction number jest 9, 926 tysięcy. No tak też tam bym chciał z automatu przydzielone. To jak będzie wyglądała ta transaction table? Proszę zwrócić uwagę, czyli mamy trzy wiersze. Każda transakcja, każdy skan produktu to jest wiersz tej tablicy. Czyli co robi ten pracownik przy kasie? Skanuje ten jogurt, e, przepraszam to pojawia się powiedzmy jakiś kolejny numer tej, tej transakcji, powiedzmy 999. To się wszystko dzieje 21 marca, czyli 474 tutaj wpada, a chcesz dokładnie tą datę, to przejdź sobie do tablicy data, ID produktu 2, ID sklepu 2, numer koszyka 900, przepraszam, tu, Skróciłem sobie 926. Sales quantity ile sztuk 1, jaka cena 10 zł. Drugi produkt jest skanowany, kolejny numer jest przedzielany, 1000, w tym samym ta sama data. Inne ID produkt 7. tak, Bo ten taki jest ID produktu dla tego, dla tego proszku, w którym sklepie cały czas jesteśmy w alfie 2, cały czas ten sam koszuk, ile. Produktów, 1 w jakiej cenie 21 zł. No i potem sprzedawca widzi, a jeszcze raz jest ten jogurt. No to kolejny skan, kolejny numer transakcji 1001, cały czas ta sama data. ID produkt się powtarza dwa, bo drugi raz się pojawia ten jogurt. Numer sklepu, ten sam, ten sam koszyk, jedna sztuka, no i ta sama cena 10 zł. To tak ten system jest robiony. Bym powiedział, ten system jest na tyle sprytnie tu zaprojektowany, że jeśli by sprzedawca się zorientował, że ma dwa te, powiedzmy, zgrzewkę, tam 6 wód, albo tu w tym przykładzie ma dokładnie ten sam produkt razy dwa, to proszę zwrócić uwagę, że jeśli on by się zorientował, to ten system poradzi sobie z tą sytuacją w ten sposób, że powiedzmy, nie będzie trzech wpisów do tej tablicy transakcja, tylko wystarczą dwa wpisy. Czyli powiedzmy, generujesz tam kolejna transakcja 999, ta sama data. Jest ten jogurt, czyli tu jest ta dwójka, bo to jest jego id. Cały czas jesteśmy w tym sklepie o id równym 2, koszyk zakupowy 926, ale tutaj sales quantity jest, uwaga 2, czyli kasjer wpisał 2, cena 10, i już mamy pokryte te dwa, dwa jogurty, i potem tylko skanuje jeszcze ten proszek za 21 zł. I, I powiedział na koniec dnia: oba te zapisy są komplementarne. To znaczy, te wyniki analizy potem na tych danych będą takie same w tych dwóch przypadkach. Więc tutaj jest rozwiązany ten problem, że czasami tam nie wiem, właśnie się tak to komasuje, widzi, że tam ma jakiś sześciopak, czy coś w tym stylu, i tak to może to rozwiązać. No to tak jest tutaj zrobione. No i teraz możemy spojrzeć na, to, na ten system w całości, czyli mamy tutaj to się tak ładnie nazywa schemat gwiazdisty. To jest Kimbal, to chyba pierwszy nazwał Starskim. To... Podobno wygląda jak gwiazda, czyli mamy jakieś centrum gwiazdy, to jest ta tablica faktów, to się faktycznie nazywa to, co tutaj mamy: Transaction, czyli Fact Table, i te trzy wymiary, te, te, te trzy dimensions. Tak? I, I Państwo widzicie, że te tablice są z sobą powiązane, te związki pomiędzy tymi tablicami są poprzez te klucze, klucze obce. Czyli tutaj mamy to ID Store, prawda? W tym miejscu, no to to jest klucz główny w tablicy sklep, natomiast tutaj w tablicy transactions to jest klucz obcy. I analogicznie do daty, i analogicznie do Produktu. Te związki między tablicami generalnie dla relacyjnych baz danych mogą być 1 do 1, 1 do N albo N do M. To bym powiedział taka, taka klasyka. Tutaj mamy szczególny kontekst. Te schematy gwiaździste dla hurtowni danych są 1 do N. Czyli to się interpretuje w ten sposób. Jeśli mamy jakąś transakcję, konkretną sprzedaż no tego soku, to proszę zwrócić uwagę, że ona się odbywa w konkretnym sklepie, czyli to jest ta jedynka, o konkretnej dacie dla konkretnego produktu, czyli to jest jeden. Jeden sklep, jeden produkt, jedna data. Natomiast jak to czytamy w drugą stronę ten związek, no to dany sklep, powiedzmy ta alfa 2, może występować w wielu transakcjach, dlatego mamy tu N. Dany produkt może występować w wielu transakcjach, dlatego mamy tutaj N. I tak samo, danego dnia może być wykonanych wiele transakcji. Stąd mamy ten związek 1, 1 do N. To, to w literaturze uh, amerykańskiej relationship, tak, między tymi dwoma dwoma tablicami. Bardzo, bardzo ważne zagadnienie. Chciałem, żebyście to Państwo rozumieli, więc dam jeszcze Państwu tam uh, pewne wskazówki, żeby to przećwiczyć i, i dobrze dobrze zrozumieć, czyli finalnie, to jest i Państwo widzicie dopiero teraz Państwo możecie zobaczyć jakim cudem ten raport powstaje, czyli proszę zwrócić uwagę, żeby ten raport powstał, to de facto trzeba się odwołać do wszystkich tablic, do całego schematu, czyli z tablicy ID store mamy te trzy sklepy, z tablicy produkt mamy te te cztery grupy produktowe, z tablicy transactions sobie policzymy na spokojnie te, te, te wartości tej, tej, tej sprzedaży, i tu jeszcze jest tak napisane: Aggregate for January 2007. Czyli jeszcze trzeba, bym powiedział, zrobić to. Dla tego, tego jednego miesiąca. No to tak wygląda cała ta układanka. Tak, na marginesie, w tle, dość ciekawe zapytanie w języku SQL, czyli trzeba użyć SELECT, które bym powiedział odwoła się do tych czterech tablic, więc tam się pojawia no taka a, pewna, całe zagadnienie to jak zrobić zapytanie, które odwołuje się do wielu, do wielu tablic, co jest bym powiedział bardzo, bardzo ciekawym wyzwaniem intelektualnym i jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego nie wie, to to, to warto, warto poświęcić czas, żeby to zrozumieć. Nie są to trudne rzeczy. No dobrze. Jeszcze tak, żeby Państwu pokazać. Tu są przykłady, to jest taki odpowiednik tego, co, co, co mówiliśmy różnych schematów gwiaździstych. I akurat to pokazuję, dlatego, żeby Państwu pokazać, że te schematy gwiaździste tu akurat jest taka prosta, właśnie gwiazda czyli mamy tablicę faktów i te i te, I te wymiary. Natomiast czasami to może być bardziej złożona sytuacja, kiedy my mamy tutaj tak zwany snowflake, czyli taki płatek śniegu, gdzie tam mamy powiedzmy to widać, po tym produkt i potem dostawca, czyli mamy takie rozwinięcie tego wymiaru, produkt tam w stronę. I tu cały czas idzie 1 do N, 1 do N. Czy może być też taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia z konstelacją, czyli mamy tutaj dwie gwiazdy złożone, no i tutaj jest pokazane na przykład, jak można by zrobić coś, co w tej branży jest absolutnie fundamentalne: jakąś analizę marży. Tak? Czyli my zestawiamy cenę sprzedaży z ceną zakupu i zaczynamy robić rachunek marżowy. To proszę zwrócić uwagę, że musimy uwzględnić też te koszty związane z zakupem, z logistyką. No to tu jest to shipping fact table się pojawia. Ja Państwa tymi rzeczami nie będę dręczył, tak? To, to jakby mówię od razu, bo to nie robimy tutaj wykładu z baz danych. Natomiast chcę tylko Państwu pokazać, że pokazałem Państwu bardzo prostą strukturę. Natomiast w praktyce to my mamy właśnie konstelację tych gwiazd. Może być kilkanaście, kilkadziesiąt i one są powiązane. No, i wtedy pojawia się też ten niezwykle istotny aspekt związany z funkcjonowaniem hurtowni danych, gdzie my integrujemy różne źródła danych. Proszę zwrócić uwagę, tutaj te dane, które w tym przykładzie trafiają do tej tablicy faktów sprzedażowych, powiedzmy pochodzą z tych paragonów, ale już informacje dotyczące cen zakupów będą pochodziły z zupełnie innego systemu, jakiegoś kontrolingowego, tak. Czy, czy tam z logistyki, gdzie będziemy jakieś koszty liczyli transportu, więc proszę zwrócić uwagę, to już mamy zupełnie różne dwa źródła danych, które muszą się spotkać nam w tej hurtowni, to one się właśnie tu spotykają i tu muszą być zmapowane, więc bardzo, bardzo wyrafinowane zagadnienie. Też taki kontekst też istotny z punktu widzenia prowadzenia analizy. Bardzo często stosuje się hierarchię, tak? Czyli dobrym przykładem hierarchii jest na przykład lokalizacja. Że możemy mieć właśnie tę, nie wiem, mamy firmę globalną, ona operuje na różnych kontynentach, w ramach różnych kontynentów mamy państwa, w ramach państw mamy miasta. Prawda? A w ramach miast możemy mieć dzielnice i to może się właśnie tak dekomponować. Czy data jest takim, takim bym powiedział klasycznym, klasycznym przykładem. Mamy tak rok, kwartał, miesiąc, tydzień, dzień, prawda, więc to jest pewna hierarchia. Po tych hierarchiach się bardzo często robi właśnie takie zapytania, to się ta operacja nazywa drążeniem, takiego drill down, bardzo, bardzo popularna rzecz taka właśnie, takie agregowanie danych albo powiem, takie wchodzenie na wyższe poziomy abstrakcji albo taka dekompozycja. No to zresztą Państwo pamiętacie pewno tą taką super wielką tablicę dla daty, no to tam była ta hierarchia, Ukryta de facto. Był rok, kwartał, miesiąc, dzień, tydzień, wszystko to było. I tam właśnie taką, taką dekompozycję można zrobić. Dobrze, to tyle, tyle na, ten, na ten temat. Te podstawowe operacje już na poziomie raportowania, to będę Państwu rekomendował jako taki dobry przykład do poćwiczenia już na poziomie samego narzędzia raportowania. Wydaje mi się, że tablo będzie takim najlepszym, najlepszym przykładem, jest już takiej. No, na pewno taka rekomendacja z mojej strony dla państwa, dla państwa będzie. Więc zamykając ten slajd, proszę pamiętać o tym, że mamy tą trójwarstwową architekturę. Teraz taki schemat, ma jakby z, od lewej do prawej czyli te źródła danych, tutaj na tym akurat slajdzie mamy. Po, po lewej stronie hurtownia danych, proces ETL-u, tak, i potem przekazanie tego tutaj do tej warstwy już użytkownika końcowego, czyli raporty, zapytania ad hoc, kokpit, zaawansowana analiza, zaawansowana analiza danych, tak. No to, to mam nadzieję, że to, ten, ten, ten obrazek się Państwu złożył. I ostatnia dygresja, to tylko tak powiem bardzo krótko, poza tym, że bardzo rekomenduję, to już jest taka trochę historyczna książka Ralpha Kimballa, to jest absolutna rewelacja. Znaczy, jak ktoś chce dobrze rozumieć te zagadnienia, no to to, co popełnił Ralph Kimball, to jest no, naprawdę mistrzostwo świata. Jest jeden z najlepszych podręczników do projektowania hurtowni danych, jaki widziałem w życiu. Bardzo polecam, bardzo dobrze napisany. O, no, świetny, świetny człowiek, w ogóle, więc, więc to jest taka. Bym powiedział moja, moja bardzo silna rekomendacja. Więc tak jak tego Aymona, to państwu mówię od razu, tym się nie dotykać, tak, to w Kimbal jak najbardziej. I ostatnia rzecz na dzisiaj, to tylko tak klasycznie systemy hurtowni danych są budowane w modelu relacyjnym i państwo, czyli mamy operacje na zmiennych o charakterystykach jakościowych i ilościowych. Natomiast to już mi się na poprzednich zajęciach pojawił nam się kontekst też pracy na danych nieustrukturalizowanych, czyli mamy tutaj do czynienia z tekstami, zdjęciami, sekwencjami wideo, plikami audio, i to wymaga nowych podejść. No to tylko taka dygresja na koniec, żebyście Państwo o tym też wiedzieli, że teraz mamy bardzo silny nurt rozwojowy związany. Z takimi systemami, które będą w stanie pracowały na tego typu danych, ten taki cały nurt, nazwijmy go big data w skrócie. I to są zwykle bazy, które się nazywają właśnie non-SQL. Non Nie będę od Państwa wymagał wiedzy na ten temat, tu trzeba robić już kompletnie nowe zajęcia. tylko chciałbym, żebyście Państwo o tym wiedzieli, tak że żebym powiedział, ten. Kierunek rozwoju w, kierunku, w kontekście reprezentacji danych nieustrukturalizowanych wymaga wyjścia z tego paradygmatu relacyjnego w tą, w tą stronę. Pięknie Państwu dziękuję. To tyle, jeśli chodzi o to zagadnienie na dzisiejszych, na dzisiejszych zajęciach.